Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Raka na YouTube. Dziś chciałem powiedzieć wam o manipulacjach. Znaczy, wiele z tych tematów, które już poruszyłem, było o manipulacji. W pewnym sensie ta manipulacja się tam przewijała, ale dzisiaj chcę skupić się głównie na niej. Ja uważam, że dużo osób weszło na YouTube'a, odeszło jakby od telewizji i przeszło na internet, dlatego że tam była wolność słowa w pewnym sensie, tak, że każdy mógł stworzyć jakiś film, każdy mógł się wypowiedzieć. To nie było tak, że jakaś stacja tam proplatformowa czy propisowska, tak, zakładała tylko jedną wersję wydarzeń i jeżeli ktoś miał inne zdanie, to był albo niezapraszany, albo już na starcie wyszydzany, tak? I tutaj na YouTubie czegoś takiego nie było. Do pewnego czasu, tak? Do pewnego czasu zaczęły się pojawiać te sieci partnerskie, różne takie ekonomiczne zagrania. I to spowodowało, że niestety, ale ta manipulacja na YouTubie jest. No, mówiłem tutaj o Overwatchach, czy... podtrzymuję swoją tezę, że to też jest manipulacja, tak? To jest nasyłanie jednych dzieci na drugie dzieci, wojna twórców, którzy tak jak załóżmy na wojnie politycy sami nie walczą, tylko wysyłają sobie żołnierzy, żeby tam za nich walczyli. Tak jest tutaj. YouTuber sobie wysyła swoje dzieci na innego YouTubera i no... Tak to mniej więcej wygląda. To jest pierwszy rodzaj manipulacji. Drugi rodzaj manipulacji, no to są niestety takie powiedzmy ideowe manipulacje, gdzie ktoś zaprzecza, że coś zrobił umyślnie, tak? Tak było w przypadku zaproszenia Komorowskiego, tak? Do wywiadu, gdzie znaczy, okej, no można zaprosić Komorowskiego i powiedzieć na przykład, okej, ja jestem za Platformą i ja go zaprosiłem. Ja bym wtedy mógł to skrytykować, ale no, byłoby to w sensie, znaczy, byłoby to uczciwe, bo ktoś by powiedział to otwarcie. No ale w momencie, jak ktoś zaprasza Komorowskiego i potem ściemnia, że zapraszał innych kandydatów, mimo że ich nie zapraszał i mimo że te wszystkie rzeczy, które mają być dowodami niby na jego niewinność, okazują się fałszywe, no to sorry, ale to jest manipulacja i ten człowiek jest dla mnie przegrany i przegrany na tyle, że ja po prostu mu nie wierzę w nic, w każde słowo, uważam, że jest sztuczny. I skoro takie rzeczy dzieją się na YouTubie, no to sorry, no to tak samo jak szereg różnych spraw w tych dramach, tak, że wychodzą na jaw jakieś rzeczy i okazuje się, że już ten YouTuber, który był Bogiem, który miał do siebie dystans, że no nie jest taki, jak się tutaj opisywał. I to też jest oczywiście rodzaj manipulacji. Manipulacja też często polega na tym całym już zachęcaniu na samym początku filmu, że o, dajcie mi łapki w górę, doceniacie moją pracę. Człowieku, łapkę w górę to ja ci mogę dać w momencie, jak obejrzę cały film. I nie ma znaczenia, czy on ma 2 minuty, 3 minuty, nie wiem, godzinę. Muszę obejrzeć go w całości, bo dopiero wtedy będę wiedział, czy mi się podoba. I wtedy ci może zostawię tę łapkę w górę, tak? Ale jeżeli mówisz o tym na początku, jeszcze jakieś tam zakłady robisz, że dobijcie do 40 tysięcy, coś tam. Przecież wiadomo, że to jest robione dla statystyk. To nie jest dlatego, że to jest docenienie twojej pracy, to jest po prostu statystyka i ty o tym wiesz, że ta statystyka ci pomoże, tak? Także tego typu manipulacje na YouTubie są częste. Już nie wspominam... Nie wspominam o cenzurowaniu filmów. Cenzurowaniu filmów, gdzie ktoś coś powie złego na temat jakiegoś youtubera i już może mu grozić rozprawa sądowa. Tak było chociażby z użytkownikiem Yoshi, który... Znaczy, Yoshi tam jakieś cyferki, już nie pamiętam do końca, ale on się przyczepił do losowego grania właśnie, o którym wspominałem w drugim odcinku i on... uczepił się nie tyle samego tego procederu, co innego youtubera. I no, nagle tak się złożyło, że na jego kanale pojawił się filmik, że on przeprasza i w ogóle.
No ciekawe. Ciekawe, że zmienił zdanie tak szybko. A może ktoś go do tego zmusił? Nie wiem, no ocencie to sami. Natomiast, co jeszcze? No, sieci partnerskie też często wpływają na manipulacje, bo czasami mają wpisane, że nie można ujawniać swoich zarobków, czasami mają taką politykę, że blokują komuś film, bo nieprzychylnie się wypowiedział, albo blokują samego użytkownika, bo powiedział coś, co im nie podpasowało. No i to też jest manipulacja niestety, bo mamy tutaj do czynienia z pewną korporacją. Ja nie twierdzę, że wszyscy partnerzy są tacy, są spoko partnerzy, niektórzy. Ale są też tacy, którzy no, są taką najgorszą właśnie możliwą korporacją, która myśli tylko i wyłącznie o zarobkach. A jeszcze jedna sprawa, która mi się przypomniała, to była sprawa związana z podaniem psu pewnego jedzenia, że niby w dwóch miejscach miał jedzenie, tak, i miał wybrać to gorsze, w sensie, że niby jedzenia tej firmy on nie wybrał i że niby o takie to niedobre było, tylko że jakoś tak się składa, że wtedy dźwięk no tak jakby padł, nie było dźwięku, nie? Więc podejrzewam, że po prostu temu psu wydano pewną komendę. I to też jest manipulacja. To też jest manipulacja, no bo robimy antyreklamę, nieuczciwą antyreklamę, bo gdyby to jeszcze było uczciwe, tak? Gdyby rzeczywiście się okazało, że to jedzenie jest złe, no to okej. Ale jeżeli uciekamy się do takich sztuczek, to jesteśmy kłamcami. I też w mojej opinii takie osoby są przegrane. To wszystko w sumie, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć, no i do następnego.